Czy coś się... Tak, coś się. Halo, halo? Tu? Studio. Studio podcastu Jak się starzeć bez godności. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Chciałybyśmy zaprosić Państwa do szalonej zabawy sylwestrowej, która albo już była, albo dopiero będzie, ponieważ tak. Nie wiemy, kiedy się pojawimy. W każdym razie witamy Was w dresach. W dresach, ale Adidas. Ale w ostrogach. W dresach, ale w ostrogach. Tak, znakomite, Ewusiu. My się nazywamy... Jak się starzeć bez godności. Ewa Winnicka. I Magdalena Grzybołkowska. W tej szampańskim... nastroju. W tej szampańskim nastroju, tak. Chciałybyśmy powiedzieć, że żegnamy ten zasrany 2022 rok. Tak. Chciałyśmy opowiedzieć o najgorszych sylwestrach naszego życia, czyli wszystkich. A teraz spaliłaś, ja chciałam powiedzieć, że... Tak, chciałam powiedzieć, że żyję na tej planecie 50 lat i miałam 50 nudnych sylwestrów. Znaczy nie, no niektóre to były takie sylwestry, że szłam do koleżanki i było fajnie, no bo się siedziało i gadało, ale... Ile razy byłam nastawiona psychicznie na, że po prostu będzie zabawa, będzie się działo, to było strasznie. Ale najgorszy jest ten przymus dobrej zabawy. Oj tak. To, że wiesz, nosicie, że nie możesz wysiedzieć w domu albo pójść spać, bo wiesz, że trzeba się bawić tej nocy. Tak, tak, to potworne, to tak. Potworne, no. Także Ewusiu, zaczynaj o Twoich najgorszych sylwestrach, proszę. Moje najgorsze sylwestry przypadają na lata 1993-94. To są pierwsze lata studiów, mojego wyobcowania zupełnie w mieście Warszawa, a także wyobcowania towarzyskiego. I pamiętam zupełnie przypadkowe miejsca, w których się znajdowałam w takich studenckich w tą noc. Myślę, że największym odpałem, który sobie zafundowałam i naprawdę już w drodze do Krakowa z Warszawy wiedziałam, że to jest, że ładuje się w coś, jakiś koszmar, to był sylwester z grupą miłośników zwiedzania jaskiń. Oh my god. Ale mi no się właśnie. W Krakowie po jaskiniach chodzić? Nie, no pod Krakowem. Sylwestra? Pod Krakowem. Skąd ty ich wzięłaś? Nie wiem, Magda, nie pamiętam, ale to jest taki przebłysk. Wiesz, pewnie się zapisałam, wiesz, wisiały ogłoszenia, bajkowy sylwester w jaskini. Jedź z nami. I ty myślałaś, stalagmity, stalaktyty, znajdę tam jakiś kamień szlachetny. Nie wiem, albo jakieś skarbka fajne towarzystwo. Skarbka z kobotką. Albo jakieś fajne towarzystwo. Tak, ja wiem, co myślałaś, Ewa. Oni nie mogą być nudziarzami. Kurczę, Magda, jak ja się strasznie nie znałam na ludziach, ale wiesz, znalazłam się, ja myślę, że byłam z koleżanką, musiałam być jakąś, bo wtedy chyba miałam koleżankę. Koleżankę, nie miałam akurat chłopca. Aha, kawalera się mówi. Kawalera, o rany. I nagle znalazłam się wśród ludzi, którzy mówili tylko o tym, jak będzie w jaskini. Czyli, że będzie zimno i ciemno i jak bardzo będzie zimno. A ty myślałeś, że u jaskiniowców będzie, że będzie Fred, Wilma. Ja nawet nie wiem, co ja myślałam. Wiem, że spodziewałam się, że że Sylwestra spędzimy w jaskiniach, ale uciekłam stamtąd przed północą jeszcze, albo zaraz po północy do Krakowa, do jakiejś przypadkowo poznanej dziewczyny, która mnie przenocowała i rano jechałam do Warszawy. To było coś koszmarnego. Miałam takie, wiesz, poczucie porażki. Ale byłaś w tej jaskini? Byłam. Zobaczyłam, co tam się dzieje i pomyślałam, że chcę zniknąć, wiesz. Gdybym... Ale co tam się działo, Ewo? Nic. Byli ludzie, którzy rozmawiali o tym, jak jest w jaskini. No i, ale co się dzieli? Mówili, o, zobacz, kamienie tak, wokół. Tak, bo to byli studenci geologii, więc oni... wiedzieli, co tam wisi. Lesy tu są, stalaktyty, tak. Nie topesz. Tak, a w zeszłym roku wisiało inaczej. A dwa lata temu, nie, teraz to nic, a jak wisiały trzy lata temu i w innej jaskini. Stary, tam to wisiały tak, że ja pierdzielę. Ja w ogóle nie wiem, Magda, dlaczego ja sobie to robiłam. Wiesz, Ewa, ale to ja miałam... Analizuję teraz tak, moje życie. Ale to ja miałam podobną przygodę, nie była to sylwestrowa, ale warto o niej wspomnieć, kiedy z Anią Lulą, z moją przyjaciółką ze studiów, zapisałyśmy się jak idiotki na obóz studencki, na którym nigdy nie byłyśmy wcześniej na obozie studenckim, bo już byłyśmy w jakimś trzecim roku, więc dojrzałe studentki, ale Wyższa Szkoła Morska. Chciałyśmy mieć takich
obóz kawalerów też. Kawalerów, wyższa szkoła morska, rozumiesz, Ewa? Tak. Stara, słuchaj, ty byłaś jedną noc w jaskini, a myśmy były po prostu 2 tygodnie w jaskini, tylko że było to pod Lidzbarkiem Welskim. No po prostu piekło i szatanie. To był mini obóz koncentracyjny i nie było pół studenta Wyższej Szkoły Morskiej, przystojnego marynarza. Natomiast był cały tabun głupich idiotek, które myślały, że będą przystojni marynarze. Czyli takich jak wy. Tak. Boże, Boże, jakie to było straszne. Ale wróćmy do Sylwestrów. Tak, no to czekaj, ty, ja nie wiem, czy ja mogę konkurować z tobą jednak. Bo ja w tej sytuacji powiem aha, ci no. o drugim co do straszności no, Sylwestrze dawaj. W Sopocie, moja droga. Nie znałyśmy się wtedy. No przecież jakbyśmy się znały, to po prostu świetny byłby tak, Sylwester. Ale ja pojechałam na Sylwestra do Sfinksa. Oh my god, w życiu tak. tam bym nie poszła na Sylwestra. Więc, a skąd ja miałam A może wiedzieć, byłam, tylko nie pamiętam. Sylwester był Sylwester w Sfinksie, on był, no wiesz, to był nimb tajemniczości mm-hmm. i takiego, wiesz, no jest, wiesz było do super dzwonić, zabawy. No wiesz, nie wiedziałam, że to jest brudno, narzygane, zimno tak, w toalecie. I tak tam było. I no. najgorsze było to, że było napisane, że na tym Sylwestrze to trzeba być przebranym, w związku z tym mieliśmy peruki takie z plastiku i no, skręconymi włosami, takie, wiesz, afro. I jakież było nasze zdziwienie, kiedy weszliśmy do tego lokalu, byliśmy tylko jedynymi osobami w perukach kolorowych. Z plastiku. Tak. Wiesz co, Magda, to było jedno ze straszniejszych też doznań. Ale zostaliście całą noc? Whole night? Nie. I gdzie poszliście? No, z powrotem na kwaterę. O Jezus Maria. Straszne to jest. Tak. Nie no, w ogóle myślę, że moje takie zabawy na tak zwanych salach to są jak jeden mąż porażką, natomiast aha. Sylwestry domówki, czy to tak. na przykład w domach podmiejskich, pomocy czy też społecznej. Mazurskich, bardzo były tak. miłe. Zawsze. Moje najlepsze Sylwestry to były u Miry w Sopocie, za ścianą sąsiadka. Po prostu dzwoni, mówi, przychodźcie, będą ludzie, przychodzimy, są sąsiedzi i jest luzik, puszczamy sobie głośno beznadziejną muzykę z telewizora, każdy chce puścić coś innego, mamy pyszne jedzenie, przychodzą 80-letnie sąsiadki ze ściany, mój mąż je uwodzi, do dzisiaj to wszyscy wspominają z rozkoszą w Miry kamienicy, moja córka jest przybrana za księżniczkę, oglądamy sobie strzały tam, te takie kolorowe fajerwerki. Takie Sylwestry to fajne, tak. I śledzik jest, i cebulą z ust śmierdzi, i tańczysz z tym i z tamtym. Natomiast cała reszta Sylwestrów to porażka i w kategorii, mam 2 Sylwestry w kategorii najstraszniejsze, ale nie skoczę ci do piena, czyli dobra, Sfinks to mnie tam nie dziwi, bo ja zawsze uważam, że Sfinks to porażka, ale tak, jeden Sylwester to w 91 roku pracowałam w kasynie w Sopocie, jako recepcjonistka. I oczywiście wtedy byłam nową dziewczyną w recepcji, więc wyciągnęłam tę zapałkę, co było, kto pracuje w Sylwestra. No i zasada była taka, że to była wielka impreza sylwestrowa. Jak ty pracowałeś, to były same krótkie zapałki. Tak, 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 dokładnie. No i tam jeszcze kilka dziewczyn i miałyśmy się przebrać. To był Sylwester za bal przebierańców, oczywiście dla gości. Oczywiście hazardziści się za nic nie przebierają, chyba że za hazardzistów. Przychodzą, grają, nic ich nie obchodzi to, że personel jak idioci wygląda, wiesz, ciężko harujesz, ale jeszcze się przebierasz. Ale ja się wtedy przebrałam za Barbarę Radziwiłłówne. Ja się pięknie przebrałam. Ja pojechałam do teatru, wypożyczyłam suknię taką a la renesans. Perły pożyczyłam od Ani Luli mamy, co mama Ani Luli nie wie o tym, że te perły pożyczyłam. To były perły mamy z lat 60. Na szczęście nie perłowe perły, ale jednak, znaczy w sensie, wiesz, sztuczne perły, ale Ania mówiła, błagam ci, tylko mi ich nie zerwi, matka mnie zabije. I ja sobie z nich zrobiłam, upięłam sobie je tak na takim na głowie, takim, na takim a la kornecie, jak zakonnica ma, bo tak Radziwiłłówna, te perły. Wyglądałam wspaniale, ponieważ byłam martwą Radziwiłłówną, więc zrobiłam sobie w ogóle taki makijaż. Bardzo dużo z siebie dałam. Wyglądałam wspaniale i to był tak smutny Sylwester, ponieważ nie mogłam opuszczać recepcji, więc recepcja w kasynie miała jakieś 2 metry kwadratowe. I w tej przestrzeni 2 metrów kwadratowych mogłam się poruszać w tej sukni jako ta Barbara Radziwiłłówna i uśmiechać się smutno do gości, którzy przychodzili, ci hazardziści w tych swetrach. Pamiętam te swetry tureckie z początku lat 90. Tak. Ja pamiętam, że o 12 to płakałam, ale nikt się nie zorientował, że płaczę, ponieważ no,
łzy mi płynęły po tym makijażu i po prostu wyglądało, że jeszcze fajniejszy mam. Jeszcze martwiejsza jestem. Jeszcze martwiejsza jestem. To był straszny Sylwester. I jeszcze straszny Sylwester to był taki, że mój mąż wtedy miał pracę w nocy i ja, ktoś mówi, dobra, to chodź z nami na Sylwestra i pojechałam, nie pamiętam z kim, ale że z kimś znajomym pojechałam na Sylwestra do Gdyni, do mieszkania, do kogoś, kogo kompletnie nie znam. Nie znam tych ludzi, znam tylko jedną osobę i no myślałam, dobra, jest zabawa, domówka, lubię domówki, nie znam tych ludzi, zaraz poznam. Kurtka na wacie, słuchaj. To była najnudniejsza i po prostu ja właśnie miałam takie poczucie, że co ja tu robię. Słuchaj, oni wszyscy się dobrze znali, właśnie to byli jaskiniowcy, może nie gadali o tym, co w jaskini wyrosło przez ostatni rok, ale coś w tym stylu. Oni się znali i słuchaj, oczywiście pocieszałam się alkoholem, żeby jakby wejść w ich wibracje, żeby złapać ich wibracje. To zrobiło tylko to, że się upiłam. I słuchaj, o wpół do 12 ci ludzie mówią, no dobra. I sobie myślę, będzie się, bo cały czas siedzieliśmy, nie? I było górne światło było zapalone. Było jedzenie i oni mieli ze sobą kapcie i siedzieliśmy tak i ja taka przebrana trochę na sylwestrowo wyglądam jak debil, bo oni byli przebrani tak trochę outdoorowo, nie? Jakby za chwilę mieli iść, wiesz, w Bieszczady. I słuchaj, gdzieś tak o wpół do 12 oni mówią, dobra, słuchajcie, ja sobie myślę, no będzie się działo. A oni, dobra, słuchajcie, gramy. I zaczęli wymawiać gry planszowe. I zaczęli, tak, i oni zaczęli grać w gry planszowe. I się okazało, że oni to uwielbiają. I ja to szanuję, też lubię gry planszowe, ale niekoniecznie o 12 w nocy. Poszłam wtedy do kuchni, usiadłam, było takie krzesło, które stało między oknem a lodówką. I okazało się, że się zepsuła lodówka. I że się rozmroził groszek zielony. I rozumiesz, że ja już wtedy bardzo byłam znieczulona alkoholem, żeby wejść na groszek, w pracę, tak. Na groszek. I słuchaj, strasznie, pamiętam do dziś, pamiętam, że bardzo mnie wzruszył los tego groszku. Przeryczałam 12 w nocy, po prostu, bo ten groszek się rozmroził i to było straszne. I potem wróciłam do domu. To był najstraszniejszy Sylwester. Wielu Sylwestrów nie pamiętam, ja ci powiem szczerze, bo ja mam bardzo słabą głowę do alkoholu. To już sene frati. Czyli jeżeli nie pamiętasz przejścia z jednego roku w drugi, to być może ty w ogóle masz mniej lat, Magda. Tak, tak, jak kosmonauta, tak. Ja mam 15 lat w takim razie. To by się wszystko zgadzało. Taki Sylwester, który pamiętam pamięcią do czasów licealnych, to jak w Falowcu mieliśmy klub w piwnicy, bo wiesz, to tak. Czasy klubów w piwnicach. Takich większych, większa piwnica była, tak, większa na działalność piwnica. Kulturalną. Tak, ktoś przyniósł sałatkę, ktoś coś, myśmy mieli tam jakieś, nie wiem, 15-16 lat, jakiś alkohol pewnie się przyniósł, no, ale było nudno w sumie w tej piwnicy, wiesz, śmierdząco i brudno i w ogóle. I zimno przede wszystkim. Tak, tak, no, dokładnie, była to zima, przypominamy, mówimy o najgorszych Sylwestrach. I więc poszliśmy do Agnieszki na pierwszym piętrze do domu, bo jej rodzice naiwnie poszli na Sylwestra i była babcia Agnieszki. No i weszliśmy całą bandą falowcową do Agnieszki się bawić i babcia protestowała. No to zamknęliśmy babcię w łazience. Dzisiaj mi jest wstyd. I jest mi przykro. Bardzo słusznie. A wtedy po prostu nie było gdzie robić siku. I babcia robiła, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! I była zatrzaśnięta w łazience. Wiesz co, to jeśli chodzi o robienie tak zwanej wiochy, to ja mam takie doświadczenie chwilę po sylwestrowej, bo to z pierwszych dni karnawału, który potem też jest taką koniecznością dobrej zabawy. Tak, tak, tak. I był taki czas, kiedy wraz z małżonkiem i z zaprzyjaźnionymi małżeństwami uczestniczyliśmy w naszym balu branżowym w polityce. Bal dziennikarzy? Tak, który od początku wydawał mi się jakimś... A to w polityce był bal, czy to był ten nie, bal taki... Nie, na Politechnice, tak. A, to nie było nigdy stać na to. Wiesz co, my mieliśmy jakiś, to był jakiś... Były taki czas, kiedy można było te zaproszenia, że w redakcjach one były. No w każdym razie Baczyński płacił tak wam było. Pod choinkę. Nie pamiętam, jak, z jakiej okazji tam było, ale wiesz, rodzaj trąbta, dracji i bufonady, który tam był prezentowany na tych balach, opowiedz. Wydawał mi się zawsze nadmierny. I pamiętam, jak z moją koleżanką Miki, też no jednak po pewnym znieczuleniu
takim, tylko byłyśmy bardzo ładnie ubrane, bo to był bal, tak, gdzie tam było trzeba, długo i złoto. Ja zawsze widziałam zdjęcia, tak, że tam Monika Olejnik, tak, ktoś tam, ktoś tam. My jesteśmy dosyć razem, i Miki i ja jesteśmy wysokie, Miki nawet ode mnie jest wyższa. A to jest Mickey Mouse? Nie. Brałyśmy, i to jest naprawdę okropne, to jest okropne i wiem, że możecie mnie Państwo wy potępić za to, bo to jednak chodzi o marnowanie jedzenia. W każdym razie za pomocą kajzerek rwanych na kawałki zrobiliśmy sobie taki konkurs, że, bo to wiesz, tam jest duży tłum na początku, że umawiałyśmy się, kogo trafimy w głowę. Kilka osób dalej i rzucałyśmy po prostu kawałkami bułki. Wspaniała zabawa, że mnie tam nie było. Tak. I na przykład pamiętam, że takim celem niedoścignionym, bo szybko się ruszał, był pan Piotr Kraśko, którego chciałyśmy trafić bułką. I co? No myślę, że w końcu trafiłyśmy, wiesz, no ale to było jednak, jest jak pamiętam, on tak cały Sylwester przetańczył z bułką we włosach. Starymi dziennikarami. Które po prostu, wiesz, no bawiłyśmy się po prostu setnie. Teraz wiesz, Magdo, dlaczego robimy razem ten podcast, prawda? Tak, wspaniale. Że pasujemy do siebie. Tak, tak, ojejku, to ja nie, Ewka, ty po prostu wygrałaś. Tutaj masz to Sylwestra roku, ci przyznaję. I raz jeszcze, ja nie wiem, co z tym pieczywem w ogóle było w moim życiu, bo pamiętam też taką imprezę, kiedy, a to było środowisko artystyczne z kolei, kiedy byłam najmłodszą wtedy osobą, która jednak była też najtrzeźwiejsza, ponieważ starsi artyści byli mocno nagrzani. Pamiętam, że poczułam coś niefajnego w tym, kiedy idąc do sklepu spożywczego po wino dla siebie i dla starszych. Znajomych, dla starszych. Jeden pan Andrzej, artysta, powiedział, żebym mu kupiła bułkę, ponieważ on już pił od 3 dni i chyba miał ochotę coś zjeść. Zgłodniał. I tak się zdenerwowałam, że mu kupiłam bułkę tartą. Jest wspaniale, Ewa. Tak. A następnie wysypałam mu na głowę, ponieważ to był artysta performer, więc pomyślałam, że na pewno mnie zrozumie. Docenił? Nie, był bardzo zdenerwowany. Albo mu zepsułaś fryzurę czy strój? Nie, no wszystko mu zepsułam. To taki dowcip znakomity. Tak. Ci artyści naszego pokolenia, to wiesz, już nie to samo. Bo, wiesz, fajnie sobie drzeć łacha z innych, ale tak z siebie, żeby mieć dystans i być obsypanym bułką, wiesz, tak, deszczowy dzień i mieć na sobie ciasto, które się robi z tego. Wspaniałe. A mógł się przecież poczuć jak kotlet w panierce, nie? Tak, mógł to docenić. Tak. Przykład, mógłby taki zacząć się tarzać w ziemi, żeby jeszcze mieć... Dotarzać się, tak. Mógłby się potem rzucić do ogniska, ale to już nie, wiesz, już nie można wymagać. A to było tego na dworze? To się działo na zewnątrz? Tak. Jezu, ale super Sylwester, ale to... Było to nawet dokładnie też w swoich okolicach, bo to było na dziedzińcu zamku w Bytowie, moja droga. To jest, wiesz co, w Odbytowie, to bardzo daleko. Gdzie to są moje okolice, Ewka? To jest po prostu już połowa drogi do Berlina. Jak jesteś w Bytowie, to już jesteś w połowie drogi do Berlina, nie? Myślę, że nie. No dobra. To matematyka ci wychodzi bokiem. Matematyka i geografia. A od Bytów to macie wy może pod Gdańskiem. Chyba tak, ale... A Bytów jest już w Pomorzu. To Kaszuby są, Kaszuby. A to nie jest województwo morskie? Nie szkodzi, ale w Kaszuby też są województwo morskim. No właśnie. Tak, tak, tak. Wiesz co, ale to otworzyło mi dwie historie. Złote bramy. Złote bramy. Pierwsza brama, już to opowiadam, ale powtórzę. Znaczy nie, najpierw przypomniała mi się historia, jak jednemu panu, którym się opiekowałaś w Anglii, to robiłaś sobie kapcie z jego chleba. Tak, ale to nie było w Sylwestra. Wiem, ale to była wakacyjna. Tak, ale bo ty mówisz, że masz coś z chlebem, więc tak, potwierdzam to. Chodziłaś w jego ciabattach. Ale to było rodzaj desperacji i naprawdę największej zemsty, którą mogłam wykonać. Ale to jest piękne, to jest wspaniała zemsta. To nie były ciabaty, tylko pity, bo to pan był z Azji, a nie z Włoch. A dobrze, przepraszam, to pomyliłam, ale niewiele. Ale wiesz co, to jeszcze powiem ci, że... No, powiedz to Włochowi. albo panu, jeszcze Włosowi, gorzej, tak. Nie? To był pan z Azji mniejszy. To panu Azjatowi mniejszemu powiedz to. Ty zobaczysz. Nawet przy najlepszych wiatrach tego pana już nie ma z nami. Nie? A co, poszedł? No nie, no, to były lata 90, a pan miał 85 lat, o, więc kto wiesz. Kto wie, taki żółw Józef na przykład żyje już 190 lat. Ale pan nie był, chociaż. Wyglądał jak żółw i to też Anglia. A widzisz? Ale czekaj, bo chciałam powiedzieć o tym Sylwestrze, kurczę, który mi się przypomniał, jak ty mi opowiadałaś. To ty myśl, a ja powiem już o jednym z lepszych Sylwestrów. Oprócz Sylwestrów spędzanych na Mazurach u zaprzyjaźnionej pary gejów.
Nie, to nie byli gejowie, tylko Marcin i Ania. Aha. Natomiast jeszcze taki Sylwester idealny był taki, kiedy z moim mężem oglądaliśmy telewizję i zasnęliśmy o 10 wieczorem, tak, i obudziliśmy się po prostu następnego dnia. Tak. I już był Nowy Rok. To są Sylwestry mojego życia. Tak. Tak. Byliśmy w ubraniu i na kanapie, telewizor cały czas. To już nie musieli się myć rano, byliście już gotowi do wyjścia. Do Nowego Roku. Do Nowego Roku, nie? Tak, to jest wspaniale. Ja mam takie Sylwestry od paru ostatnich lat, że albo idziemy do Miry i Sylwester jest Nowy Rok, ale wtedy mieszkaliśmy koło Miry, więc bliziutko, szybciutko do domu, a rano idziemy do naszych sąsiadów z Sopotu na 12 właśnie, do Marzenki i Darusia i tam przychodzą sąsiedzi i wtedy jest super, bo wtedy nikt nie jest śpiący, nie trzeba się starać, można przyjść w dresie, ale przypomniał mi się ten Sylwester. I znowu go zapomniałam, ale już zaraz sobie go przypomnę, ale to jest taka pamięć. Aha, miałam jeszcze raz jednego strasznego Sylwestra. Ja ci mówię hasło trzaski i ty będziesz pamiętała, tak? Ale jeszcze przypomnę ci Sylwestra strasznego. Nie przypomnę, tylko powiem. Pracowałam wtedy w gazecie, która się nazywała Głos Wybrzeża i redaktor naczelny wymyślił, że puści w Trójmiasto reporterów, dziennikarzy swoich, którzy zamiast iść na Sylwestra będą obchodzić różne Sylwestry i zdamy rano relacje z fotoreporterem. Fotoreporter miał robić zdjęcia, a my Sylwestra. No i mnie przypadł Sopot i właśnie chodziłam, wiesz co, jak debil z tym fotografem, który też chodził jak debil, nie pamiętam, który to był, po takich, wiesz, imprezach sylwestrowych wpadaliśmy, wiesz, na dworze zimno, my wpadamy spoceni w kurtkach, tam aaa, ludzie, aaa, hura, hura. To nie były domówki, tylko to były takie bale sylwestrowe, nie? I właśnie wchodzimy i tam, jak się państwo bawią? Tam łapiesz jakiegoś pijanego gościa, który wymiotuje do ozdobnej donicy. Jak się pan bawi? Znakomicie. No i następnego dnia trzeba było napisać porywający reportaż. Tak, ja oczywiście napisałam, ale powiem ci, że było mi bardzo przykro, że ja jednak tak spędzam tego Sylwestra. To też był nieudany Sylwestra. Ale teraz hasło jakie? Trzaski. Tak. No więc pewnego razu nie chciałam iść nigdzie na Sylwestra, bo ja co roku nie chcę iść nigdzie na Sylwestra. I Ola i Mikołaj mówią, ej, to chodź z nami, bo wtedy mój mąż miał pracę nocną przez parę lat i był górnikiem na nocną zmianę i po prostu ja te Sylwestry... W znanych kopalniach piasku. Tak, tak, tak. Nadmorskich. W złotych piaskach był. I no tam właśnie Ola z Mikołajem mówią, to chodź z nami. I Sylwester miał się odbywać, ale powiem ci, Ewa, że to w ogóle był dziwny Sylwester i ostatnio z Olą wspominaliśmy, nawet to wspominałyśmy, bo jesteśmy kobietami wciąż. Więc to się działo w knajpie, która się nazywała Mechanik i za moich czasów studenckich to była knajpa, do której najczęściej chodziłam, ale nie na Sylwestra, tylko co piątek była bardzo fajna knajpa i lubiłam tam przebywać. No i potem po wielu latach okazało się, że ta knajpa nadal istnieje, ktoś nowy ją wziął w ajencję, jacyś to są znajomi Oli i Mikołaja i że możemy tam przyjść na Sylwestra. No więc poszliśmy, bo z Mikołajem. Myśmy się nie przebrali za nic, tylko po prostu jakoś tak w miarę elegancko. Olka wtedy była w ogóle chyba w 8 miesiącu ciąży czy coś takiego, więc w ogóle trudno było na nią wcisnąć jakąś suknię balową. Gorset się nie dopinał, więc stwierdziłyśmy, że idziemy na luzie. I okazało się, że bal sylwestrowy to jednak w tym Mechaniku ma nazwę Piżama Party. I wszyscy ludzie, którzy kupili bilety na tę imprezę, byli w piżamach. A my tak przebrani tak za ludzi, nie najgorzej ubranych, ale nie balowo, nie? Więc już się czuliśmy jak debile. I było bardzo drętwo, nikt nie tańczył, było strasznie, siedzieliśmy jak głupki. Ale mieliśmy swój stolik, który miał jeszcze wolne miejsca. I słuchaj, nad naszym stolikiem na ścianie wisiały takie gabloty, gdzie były tam takie różne płaskorzeźby. Widocznie właściciel nowy, ajent tego miejsca miał też aspiracje artystyczne, żeby wiesz, wystawiać coś. Wisiały tam takie płaskorzeźbki. A nad nami wisiała płaskorzeźbka z wiedźmą, z kobietą, która płonie na stosie. Bo to było takie kolorowe malowane. Było to takie dosyć upiorne. Pamiętam, że siedzieliśmy tam. No, oczywiście my się zawsze dobrze bawimy w swoim towarzystwie, więc siedzieliśmy i się tam bawiliśmy i coś tam jedliśmy i piliśmy i ten, ale nie było jakoś tak porywająco, nie? I nagle straszny huk. Wyobraź sobie, że ta wiedźma spadła, ta gablota miała półeczkę i to stało na półeczce, to było zamknięte i spadła ta wiedźma
nad nami. Bardzo się przestraszyliśmy, no bo to wiesz, walnęło nad nami jak diabli, nomen omen. I okej. Ale dobra, tam zapomnieliśmy, siedzimy, już się zbliża prawie ten 12. Gdzieś tak o wpół do 12 wchodzi do knajpy dwoje ludzi. I kierują się prosto do naszego stolika i siadają przy naszym stoliku. I był to pan, który miał, nie wiem, z 50 lat, Boże, 60. Stary bardzo człowiek, który był ubrany w taką koszulę jak stoczniowcy, czyli w kratę taką. Miał bardzo, bardzo brudne, czarne paznokcie. Tak jakby naprawdę, słuchaj, paznokciami, wiesz, węgiel wydobywał, chociaż nad morzem trudno o węgiel. No ale mógł na przykład, nie wiem, smar wsadzić. Nie, no, przeładowuje się go na tak, pewno. Tak, i miał taką twarz zniszczoną. I był z dziewczyną, która miała, nie wiem, jakieś 16 lat i wyglądała jak anioł. Miała taką bardzo białą cerę i miała blond włosy. Była przepiękna i oni byli parą. I to było, słuchaj, teraz mam dreszcze, jak o tym myślę. Wiesz, ta wiedźma spadająca, taki creepy człowiek z tą dziewczyną. I no to usiedli z nami przy stoliku, no to... No wiesz, Sylwester, no to trzeba zagadać. W ogóle ona nic nie mówiła, a ja do niego mówię, no tam, jak pan się nazywa? I on powiedział tylko trzy słowa. On powiedział, Josemion. I ja ci powiem, że ja nie wiem, kto to był, ale my to mamy różne podejrzenia z Olką i Mikołajem do dzisiaj, kto to był. Ta wiedźma spadła, ci ludzie przyszli, a potem zniknęli po północy. My też, bo jednak to był nudny Sylwester. Wiesz co, ja teraz słucham kolejnych, najnowszej powieści Stephena Kinga i to mi się wydaje... Że to był Stephen King? Że to byli bohaterowie którejś z jego powieści, jacyś outsiderzy. To musiało być to. Słuchaj, no po prostu i te paznokcie tego typa, takie tak. Czarne, takie z piekła rodem, z piekła, no. Tak. Zło. Naprawdę. Ale rok był potem udany. Także nie wiem, co o tym sądzić. Ja na koniec chciałabym taką erratę dołożyć, bo jednak znalazłam takie swoje miejsce na powitanie Nowego Roku, ale ono jest związane po prostu z przyrodą. I od 2 lat jeździmy do rodziców Browarka. A są tam jesteś ludzie, czy tylko są tam psy? Jest Bazylek, brat Browarka, jest Borysek, tatuś Browarka i Holly. Holly, Golightly, tak, rozumiem. Tak. Mama Browarka. No i są ich państwo, którzy prowadzą zakład agroturystyczny i tak, i są w środku lasu. A powiedz, gdzie prowadzą ten zakład, no w Gronowie. Możemy sobie mówić wszystko, co chcemy, bo to jest nasz podcast, tak, nie? I ponieważ to znajduje się w przyrodzie, to ja w ogóle tam lubię. Ja tylko, że z tego, co pamiętam, to Browarek tam próbował się utopić w zeszłym roku, tak? Nie, Browarek udawał Jezusa, ponieważ chodził po lodzie w stawie. Ale okazało się, że jednak nie jest Jezusem. Nie jest Jezusem, ale była jego pancia, czyli ja, która po prostu za nim skoczyła do jeziorka. Ale wiedziałam, znaczy wiem, że to jest nieodpowiedzialne, ale ja to jeziorko znam, wiem, że to jest staw, w którym pan Boryska łowi ryby i ja się tylko zamoczyłam do paszek i to było moje pierwsze morsowanie. A i ostatnie? Wiesz co, nie wykluczam niczego. W tym roku może. Ale to naprawdę było coś. Czyli to był dany Sylwester. Tak. No to wspaniale, no tak. Wspaniale. Czekaj, jaki jeszcze Sylwester? Mam nadzieję, że tegoroczny Sylwester będzie wspaniały. Miejmy nadzieję. Tego w ogóle sobie i życzymy Państwu. Tak, właśnie. Tak. Życzymy Państwu, żebyście słuchali nas jeszcze większą chęcią w przyszłym roku. Tak. Żeby Putin poszedł na chuj. Tak, żeby wasze kieszenie się otworzyły. Tak. Żeby rozpruły. Tak. I żebyście byli dobrzy dla siebie. I żebyście starzali się bez godności. Tak. I żebyście byli dobrzy też dla innych. Tak, bądźmy w ogóle dobrzy. Tak. I bardzo was zachęcamy do tego, żebyście oglądali reklamy w naszych YouTube'owych podcastach i żebyście dawali komentarze. To są takie, jeśli to można, takie żebro lajki. No wiesz co, młodzież mówi, że to już w ogóle tak jest, że po prostu trzeba mówić. Tak, że trzeba mówić, bo ja się trochę wstydzę tak prosić no, o to. Czuję się zażenowana. Ja też się czuję zażenowana. Nie miała godności. Tak. Ups, czekaj, ja nie mam godności. Czekaj, a jeszcze wydaje mi się, że ktoś dzwoni. No dobrze, proszę mówić. Tak, tak. Halo, dzień dobry. Halo. Tu wasz wielbiciel z daleka.
Chciałbym też opowiedzieć o swoim najlepszym Sylwestrze. Dla mnie on był najlepszy, a dla mojej żony najgorszy. Wziąłem ją do mojej ulubionej wiejskiej świetlicy w Stawnie na Pomorzu i bawiliśmy się do białego rana przy melodiach DJ-a ze Stawna. Było dużo karaoke, było dużo muzyki, takiej prawdziwej, polskiej, disco. Tylko, że ona ciągle miała nos na kwintę. Nawet kiedy ją wywoływaliśmy. Nie było oczywiście tych wszystkich warszawskich białych, czerwonych, wytrawnych, ekowin. Tylko normalny był samogon i wódka. I nawet koledzy próbowali prosić ją. Wypij sobie drinka, zrobimy ci z orężadą. Ciągle nos na kwintę, ale ja się ubawiłem jak norka, czego Państwu i sobie życzę. Do widzenia. No cóż, proszę Pana, naprawdę Happy New Year. Kto to gadał w ogóle, ten Pan, to kto to jest? Jest tatusiu, kto to jest? Cześć, browarku, wiesz co mi się wydaje, że to jest taki, to jest Twój tatuś. Tylko on udaje tajemniczego słuchacza. On gadał? On? Tak, takie głupoty zawsze gada, nie? No. Tak można się załamać. Browarku, a znasz piosenkę noworoczną, którą chciałbym Ci zaproponować ze śpiewania? Feliz Navidad, Feliz Navidad. No, dawaj. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish! A Merry Christmas to już było. No to wszystkiego najlepszego, browarku. Kocham cię bardzo. Ale skręciła. Chomik śpiewający. Chomik. Gówno. To wszystkiego najlepszego.